Pan Szydło, kapitan drużyny Sosnowca. Chciałem od krótki komentarz meczu. Zwyciężył lepszy. To znaczy Kujakowice wygrały, ale mecz był bardzo zacięty. Co pan na tym możesz powiedzieć? To znaczy my patrzymy na to z troszeczkę innego punktu widzenia. Myśmy wygrali u siebie 6-4, tu żeśmy ponieśli porażkę 6-4, także czujemy się jak równy z równym. I u nas handicap sali był sprzyjający dla nas i tutaj dla drużyny gospodarzy tak samo. Piękna uprawa meczu, super gra, doskonałe warunki. No i szczęście sprzyjało lepszym, 6-4 dla Kujakowic, ale w meczu jest 5-5. Czyli że trzeba byłoby trzeci mecz rozegrać. Tak, tylko gdzie? No może w następnym sezonie. To znaczy w następnym sezonie życzę wam, żebyście nie zagrali już z nami, natomiast czy to się uda, czy nie, no to zobaczymy. No to znaczy Kujakowice jeszcze mają dość długą drogę, żeby wygrać tę ligę, później baraże, ewentualnie nie wiem, czy to w ogóle wchodzi w rachubę, ale uważam, że mecz był dziś na bardzo ładnym poziomie również, na wysokim i coś dla publiczności było zaoferowane, szczególnie na stole pierwszym, gdzie wasz zawodnik zdobył komplet punktów, to jest młody zawodnik. Mógłby pan kilka słów o tym? Jan Szymczyk jest w tym roku ostatni rok juniorem, jest mistrzem Polski młodzików w przeszłości, w tym sezonie jest w ścisłej czołówce Polski. Liczymy na to, że na Mistrzostwach Polski juniorów uda mu się sięgnąć po medal. Może w singlu nie, ale w deblu albo w grze mieszanej na pewno jest to możliwe. Czy utrzymacie go u siebie? Atmosfera w sekcji jest na tyle dobra, że Jasiu miał już wiele propozycji i cały czas chce grać u nas. My go nie zatrzymujemy rękami i nogami, ale on uważa, że u nas się rozwija bardzo dobrze. Jest zadowolony z zajęć, które prowadzimy, z treningów. No i chce grać cały czas u nas. No to świetnie, dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego i powrotnej drogi do domu. Panie Grzegorzu, gratuluję zwycięstwa. 6-4 w bardzo, bardzo trudnym meczu, bardzo ciężkim meczu. I muszę jeszcze raz panu osobiście pogratulować, bo pan wygrał mecz dzisiaj. Dziękuję bardzo. Znaczy, sam to raczej nie wygrałem tego meczu, bo ja tylko 2 punkty zrobiłem, a jeszcze 4 koledzy musieli dorzucić. Ale cieszę się, że akurat mój mecz był ostatni decydujący i no, cieszę się bardzo z tego. Ale cała drużyna wygrała mecz, nie tylko ja. Tak, ale dzisiaj wbrew normalnym, powiedzmy, tradycji, stół numer 1, nasz mocny stół, nasza mocna para, mało punktów zrobiła. Na stole mecz wygrał praktycznie stół numer 2. Trzeba powiedzieć, że na pierwszym stole teraz nie jest łatwo chłopakom, bo grają z samymi najlepszymi, którzy w przeciwnej drużynie grają, a jak widać ten młody chłopak od nich, Szymczyk, to jest bardzo dobry zawodnik, już na Mistrzostwa Polski jeździ, a więc jest perspektywicznym zawodnikiem i myślę, że mało kto z nim wygra w tym sezonie już. No to dziękujemy i życzymy dalszego powodzenia i powrotnej drogi. Dziękuję.